Ujawnijmy te zbiory zastrzeżone, te aneksy, wszystko co się da. Ja wiem, ja rozumiem, że nie wolno pokazywać na przykład ludzi, którzy pracują na rzecz polskiego, państwa polskiego w wywiadzie czy gdziekolwiek indziej. Być może pewne rzeczy trzeba ochronić, wyciąć, zakryć. Ale co do zasady uważam, że im więcej jawności, tym lepiej. Odebrać tę smycz. Tę smycz, na której był ksiądz arcybiskup Pec. Ilu w Polsce mamy takich nieszczęsnych dziennikarzy, którzy chodzą gdzieś tam na pasku służb, bo napisali raz czy drugi na zlecenie coś, a potem już pisali wielokrotnie. A służby jedną ręką takiego człowieka niszczą, a drugą tworzą mu ścieżkę kariery. Bo jeżeli ten młody dziennikarz jest dziennikarzem Gazety Regionalnej, służby zadbają, by stał się dziennikarzem Gazety Ogólnopolskiej albo telewizji. Jeżeli jest młodziutkim sędzią sądu rejonowego, zadbają, by awansował do sądu okręgowego lub apelacyjnego, a może najwyższego, bo jak będzie więcej znaczył, więcej dla nich zrobi. Jak jest młodym urzędnikiem gdzieś tam w urzędzie gminy czy powiatu, to nie zrobi tyle dla służb specjalnych, co urzędnik, który decyduje o wielomilionowych czy miliardowych przetargach. Innymi słowy, służby jedną ręką takich ludzi niszczą, drugiej tworzą im ścieżkę kariery. Żeby im odebrać to narzędzie, to trzeba tak naprawdę jak najwięcej ujawnić, pokazać prawdzie. To będzie bolesny proces, bo wiele autorytetów poznamy w nowym świetle. Sprawa księdza Popiełuszki, o której tylko wspomniałem. Może państwo tego nie wiecie, że 30 października 1984 roku panowie Geremek Mazowiecki w dniu, w którym oficjalnie wydobyto zwłoki księdza Popiełuszki, spotykają się z Kiszczakiem Jaruzelskim i Rakowskim. Rozmawiałem z nimi o tym, jak między siebie dzielić Polskę. Kiszczak to rejestruje. Prokurator Andrzej Witkowski, ten, któremu dwa razy odbierano śledztwo w tej sprawie, w kluczowym momencie, najuczciwszy prokurator, jakiego poznałem i jednocześnie wspaniały profesjonalista, zdobywa dowody na to, że tak naprawdę wszystko, co Polacy znają jako okrągły stół, zaczęło się już 30 października 1984 roku. To dzielenie Polski. Okrągły stół Magdalenka to był tylko tak naprawdę na użytek publiczny, na oszustwo dla państwa, dla mnie, dla takich jak my. Pewnego rodzaju teatr, przedstawienie. Po 1984 roku takich spotkań było wiele. Witkowski zawarł to w swoim śledztwie dotyczącym śmierci księdza Popiełuszki, bo to się wszystko ze sobą wiązało. To podczas tych rozmów było ustalane, co będzie wyjaśniane, o czym będzie wolno mówić, a o czym nie będzie wolno mówić. Na pewne sprawy położono klauzulę tajności. Być może kiedyś, gdzieś dopiero w przyszłości poznamy prawdę o wielu sprawach, ale pytanie, czy naprawdę musimy czekać na to następne dziesiątki lat. Od śmierci księdza Jerzego minęło przecież 31 lat, mija 32 rok. Państwo może tego nie wiecie, śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Znaczy ono trwa formalnie, nic się nie dzieje, ale trwa. Ile jeszcze lat musimy poczekać, żeby poznać prawdę o tej zbrodni? Nie chodzi tylko, słowo tylko biorę w cudzysłów, o prawdę o śmierci księdza Jerzego. O to, co chciał udowodnić Witkowski, że cierpiał nie kilka godzin, tylko kilka dni, że udział w zbrodni mieli oficerowie radzieckiego GRU. Że rozkaz zamordowania wydał nie Adam Pietruszka, który był tylko pionkiem, ale Kiszczak z Jaruzelskim. Nie chodzi tylko, słowo tylko biorę w cudzysłów, o to. Chodzi o coś więcej, o to, by pokazać, ile rzeczy zrobiono na kanwie tej zbrodni, o zawieranych paktach pomiędzy ludźmi tzw. opozycji solidarnościowej, przynajmniej części z nich i przedstawicielami reżimu komunistycznego. O to, jak mordowano świadków wiele, wiele lat po zbrodni, którzy za dużo mówili Witkowskiemu, za bardzo chcieli pokazać prawdę z takich czy innych pobudek. To wszystko się działo całkiem niedawno. To są wydarzenia, które są wokół nas.